Cześć, ja jestem Anjon i ponieważ plarium ma ostatnio tendencję do wkurzania graczy, ja zrezygnowałem z większości eventów, które nam zafundowali, dzięki czemu miałem dużo wolnego czasu. Czas ten przeznaczyłem przede wszystkim na farmienie setu Pinpoint. Jest to doskonały set. Do końca, kiedy dungeon eventowy jest otwarty, zostało już niewiele czasu. Do tej pory chciałbym nazbierać jak najwięcej akcesoriów. Ale też kilka artefaktów. Na razie idzie mi nieźle, ale im więcej dobrego sprzętu z tego setu, tym lepiej. Oprócz tego, miałem okazję wreszcie dokończyć misję na ramantu. Bardzo się z tego powodu cieszę. Przy następnym CVC z personalnymi będę go odbierał i budował. Misję na Mariusza również trochę podgoniłem. Na tym czempionie zależy mi nawet jeszcze bardziej niż na ramantu. A także zająłem się treningiem. Tutaj każdy event, który zawiera legendarną książkę jest dla mnie cenny. Także wytrenowałem większość czempionów. Miałem dużo czempionów do wytrenowania, ponieważ jak pamiętacie, event z Freją, który miał w sobie komponent Champion Training, był delikatnie mówiąc mało atrakcyjny, przynajmniej dla mnie. Dlatego teraz wykorzystałem moich czempionów. Jeśli chodzi o fuzję, to jej również nie robię. Nie jestem zainteresowany tym czempionem. Natomiast Hero który tutaj jest, punkty zdobywam mimochodem, farmiąc właśnie dungeony. Aczkolwiek jest jedna rzecz, która sprawi, że kilka punktów tutaj jeszcze zdobędę. Nie sądzę, żeby starczyło mi tutaj na legendarną książkę, bo one mnie tutaj interesują. Ale jest jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, choć wiem, że nie powinienem. Jest to świecący portal, w którym na progresywnych szansach mamy kilku bardzo fajnych czempionów. Jest Newt, jest Otorion, jest Hefrak. Każdego z tych czempionów z chęcią bym dostał, ale jest jeden czempion, którego bardzo żałuję, że w czasie, kiedy był fuzją, nie miałem zasobów, żeby go zrobić. Z bólem serca, ale musiałem odpuścić fuzję Gniszaka a dzisiaj jest on naprawdę bardzo mocnym czempionem na arenie. I dlatego, chociaż kompletnie nie wierzę w progresywne szanse, to spróbuję szczęścia. To 15 piętnastokrotne zwiększenie ilości gniszaków w puli wszystkich czempionów naprawdę daje bardzo niewiele. Oprócz tego nie mamy żadnych podwójnych szans na kredy, ale jest jeden powód, dla którego chcę dzisiaj otworzyć jeden, może więcej szardów, żeby sprawdzić, czy będę miał szczęście. Otóż jestem bardzo głęboko w Mercji na seikredy i wiem, być może powinienem zachować to na event 1 plus 1, ale z tych eventów, no też raczej nie dostawałem nigdy czempionów, na których czekałem. Więc jeśli mam dostać znowu dwie legendy, które będą później pilnować Volta, to wolę dostać jedną, którą będę używał. Dotychczas otworzyłem 25 secretów bez legendy. Także jest naprawdę bardzo prawdopodobne, że dzisiaj jakąś legendę wylosuję. Czy będzie to Gniszak? No szczerze wątpię, ale przetestuję moje szczęście. Może Anusz? Do tego mamy jeszcze Finaxa, który dotychczas omijał ciągle moje konto. Więc może chociaż on? Albo może obaj? Z jednego szarda jeden, z drugiego drugi? No nie wiem. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że robię coś głupiego, no ale jak robić, to robić. Spróbujmy. 25 szardów bez legendy z Co się dzisiaj wydarzy? Nie mam pojęcia. Z pierwszego szarda mamy fina. Nie Finaksa, OK. No dobrze. Nie chciałbym naprawdę wszystkich pięciu otworzyć, zostały jeszcze cztery. No ale lecimy. Najlepiej. Najlepiej by było, gdyby. Wypadł już dość szybko ten gniszak. No ale może się też tak zdarzyć, że otworzę wszystkie 5 i będę 30 Sacredów bez legendy. Wtedy chociaż na osłodę przydałby się ten finax. Na razie na to się nie zanosi. Sprawdzamy dalej. No co tym razem? Kolejny nie finax. Hmm. Dwa szardy. Czyli teraz już nie ma wyjścia. W jednym gniszak, w drugim finax. Jeśli nic z tego się nie wydarzy. No to cóż, to okaże się, że moje przeczucie. O ho, ho. dobrze. Dobrze. Plan połowicznie, ale wykonany. No może w jednej trzeciej, jednak ta legenda jest więcej warta. Ale mamy wreszcie finaksa. Bardzo witamy pana na moim koncie. No teraz więcej finaksów też by się przydało, może nie w tym ostatnim szardzie, tam czekamy na gniszaka. No ale ogólnie, Finax im mocniejszy, tym jego A1 również jest mocniejsze, a ono zabija na śmierć. I ostatni shard. No dobra, no jest, jest Finax, je, będzie Gniszak. Rozumiem, że tak to działa. Sprawdźmy. Mm, niestety. No to też jest prawie legenda w skórze Geo Monster będzie kolejny plus dla niego w Empowermencie. Ok. Jeśli podobnie jak ja myśleliście, że będziecie mieć dzisiaj szczęście, to niech to otwieranie będzie dla Was przestrogą. Ja generalnie cóż, no zadowolony jestem z Finaxa. Dobiłem w Mercy do punktu, w którym jeszcze nigdy nie byłem, czyli 30 sekredów bez legendy, w związku z czym moje następne sekrety będę otwierał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na zwiększonych szansach będzie Harima. I kiedy wreszcie ją wylosuję, osłodzi mi to te wszystkie stracone szardy. Podzielcie się w komentarzach, czy robicie fuzję, jak Wam idzie, jeśli ją robicie, a jeśli nie, to czym zajmujecie się w czasie, kiedy nie robicie fuzji? A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć!